Drodzy widzowie, mamy problem, ponieważ zniknęła Kati oraz Nubek z serwera. Mieliśmy się spotkać na nagrywkach i nie ma ich, nie ma ani Kati, ani Nubka. Jestem totalnie sam i teraz muszę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Pójdziemy najpierw do Nubka, bo on mi się wydaje, że no zostawi jakieś ślady. No wiecie, Nubek to jest taki dzban, który wiecie, jak gdzieś pójdzie albo coś się wydarzy, to na pewno takie ślady zostawi, że to będzie widać z kilometra, więc I love Wojtek, tutaj wiadomość jego. A i jeśli nie wiecie, no to Nubek się podkochuje w Kati, a teraz obaj zniknęli, więc to jest bardzo podejrzane. Dobra, łóżko Nubka dla chorych. Tutaj wszystko jest tak, jak wcześniej było. Ogromny wybuch, który tutaj wcześniej był, rozwalił jego całkowicie domek. Może to go zdenerwowało i po prostu poszedł stąd, co nie? Cobblestone został. No nie wiem, to wszystko tak tutaj zostało. On nawet nie zmienił tego cobblestone'a. No wygląda, jakby domek był opuszczony. Dobra, chodźmy do Kati teraz. No i sprawdźmy, może będzie jakiś ślad u Kati. Ale powiem wam szczerze, że troszeczkę się martwi. Lama, ej, o! Handlarz, akurat handlarzu drogi, słuchaj, widziałeś pierogi? Nie, tak na serio, to ej, mordo, nie, no, nie śmieszył cię ten żart, wiem o tym, no wiem, suchar straszny, no i zniknął. Nie, dobra, przepraszam, widzowie, chciałem się tylko dowiedzieć jakiejś rzeczy, ale musiałem palnąć jakiś głupi żart i zniknął gość. No dobra, a chociaż lama, powiedz mi, widziałaś może takiego małego dzbana i taką ładną dziewczynę? Ha, lama? Nie, chyba nie widziała. Dobra, chodźmy do Kati i sprawdzimy, może Kati tutaj coś zostawiła, jakiś ślad. Bo aż dziwne, słuchajcie widzowie, że tak tutaj po prostu nic nie ma. Tutaj to wszystko tak było jak wcześniej. Czemu nie mogę tutaj przejść? Tutaj wszystko jest. Ej! Tam na dół może? Nie wiem, dobra, zaraz to wszystko przetestujemy. Bo się troszeczkę zaczynam martwić, powiem wam szczerze. Troszeczkę się martwię, no gdzie oni mogli zniknąć? Owce tutaj, są jakieś łowce. Ale tutaj jest dużo owce, o, jakieś, ale to wszystkie te tabliczki są takie same. No nie, dobra, tutaj chyba nic nie ma. Chodźmy, no kolejne owce, co nie? Kolejne, o, jejku, prawie bym tutaj spadł. Nie no, nie ma żadnej informacji, powiem wam szczerze, widzowie. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. No, zazwyczaj każdy przychodził na określoną godzinę, a teraz nie przyszli oni obaj. Gdyby nie przyszła jedna osoba, ale jedna by była, na przykład, nie wiem, przyszłaby Kati, ale Nubek by się spóźniał, to jeszcze spoko, ale obaj, to dziwne byłoby, że obaj zniknęli, co nie? A ten blok taki tutaj, co on tutaj robi? Może to jest właśnie znak, słuchajcie, może to jest... Ty, to ja jestem dzbanem, czemu ja tego nie widziałem wcześniej? Dobra, to jest jakiś znak, gdzieś to prowadzi, tylko teraz gdzie? Jakie to wszystko jest zastanawiające. Wielki Palionie, powiedz mi proszę. Wielki Palionie, gdzie jest Kati oraz Nubek? Powiedz mi, Wielki Palionie. Nie, dobra, chodźmy już teraz, koniec żartobliwego śmiania się, heheszki, ale teraz musimy iść... Czekaj, właśnie, bo to prowadziło tutaj, nie widzę kolejnego bloku. Czy to tak, o, dobra, zauważyłem, dobra. Już się martwiłem, że to tak po prostu koniec i już nie ma nic więcej. U, ja cię kręcę, gdzie to prowadzi? Ej, dobra, powiem wam szczerze, widzowie, że zaczyna to być troszeczkę dziwne. Dobra, przepłynę tam już sam normalnie. O, delfin, pomóż mi, dam ci schaba, ci dam. Tylko, o, świetnie, pomógł mi, więc płyniemy sobie szybciutko tam. I tutaj są kolejne bloki. Tylko czemu te bloki? Czemu ich tak dużo tutaj? Dobra, idziemy, ale troszeczkę się boję. Nie mam żadnej pochodni! Co jest garan? Gang małych zombiaków mnie goni. Ej, co ty się odwala? Dobra, lepiej założę zbrojkę, bo zaczyna być troszeczkę niebezpieczne. Pamiętajcie, że na Wojnowicach... gdzie jest kolejny blok? Gdzie jest kolejny blok, widzowie? Tutaj jest jeden blok. Dobra, niech to wszystko powybucha. O, świetnie. Dobra. Tam jest kolejny blok, dobra, widać go stąd. No, na Wojnowicach jest tak fajnie bezpiecznie zawsze, co nie? Ale wyjdziemy tylko kawałek poza Wojnowice i już pełno jakichś mobów i tak dalej. Ojejku, jak to strasznie. Dobra, mamy kolejny blok, który był naprawdę kawał drogi. Te bloki są coraz rzadziej i to mnie troszkę stresuje. Gdzie jest kolejny blok? Gdzie jest kolejny blok? Nic, nigdzie nie widzę. Dobra, spróbujmy najpierw pójść w tamtą stronę, bo te bloki do tej pory prowadziły właśnie w tą stronę, więc spróbujmy tutaj sobie przejść. I czy coś tutaj... nie ma nic. No gdzie jest jakiś kolejny... O, dobra, już się bałem, że nie ma tutaj żadnego kolejnego śladu. Idziemy czym prędzej. I to prowadzi gdzieś tutaj, dobra. O, jest, tam pewnie będzie Kati, ale czemu tu są kraty? Czemu to jest tyle mobów w ogóle? Czemu jest noc? Weźcie, skończcie z tą nocą. Dobra, idę. Ja cię kręcę, ty! Co tu się odwaliło?
Dobra, lepiej będzie. Ej, oni walczą ze sobą. Fight! Round one. Ej, dobra, nie. To nie jest zabawne, widzowie. Co tu się odwala? Jakieś łańcuchy? Katy została porwana przez nubka chyba. W sensie, no tak to wygląda. Tutaj jest jakaś. O, książka, co to jest napisane? Pomocy wojan, nubek mnie porwał. Jestem uwięziona w strasznym miejscu. Nubek za chwilkę tutaj będzie. Chyba zabiera mnie gdzieś. Podejrzewam, że może to być Katylandia. No co się odwaliło? Nubek porwał Katy, widzowie. No ja się nie spodziewałem, że on będzie na tyle takim dzbanem, że zrobi taką straszną rzecz. Ej, no co jest grane? My musimy odzyskać Katy. Gdzie jest Katy? Dobra, wiecie co? Ja się prześpię tutaj. No nie, potwory są. Ja nie chcę latać jak jest pełno mobów właśnie, bo to jest problem. One wszędzie będą mnie atakowały. Więc cyk, rozwalam, okej. I teraz tak, cyk, okej, idziemy spać. Idziemy spać i od razu lecimy do Katylandii. Ja nawet nie czekam, od razu lecę do Katylandii. Książkę zabrałem, łóżeczko jest, dobra. Zabudujmy tutaj to elo. Dobra, no i gitara, zakładamy zbrojkę. I Katylandia jest gdzieś chyba w tamtą stronę, co nie? Mam nadzieję, że starczy mi fajerwerek. No mam troszeczkę mało tych fajerwerek, ale powinny mi wystarczyć, widzowie. Jest grubo, Nubek posunął się do rzeczy, która nie powinna się w ogóle wydarzyć. Porwał Katy. No przecież to jest aż dramat. W sensie, wiadomo, że on się podkochuje w Katy, ale żeby ją porywać, to co się z nią teraz dzieje? I dlaczego Nubek zabrał ją tak daleko? Do Katylandii, po co? Dobra, lecimy czym prędzej. No, musimy koniecznie się dowiedzieć, gdzie ona jest. Teraz tylko pytanie, czy ja lecę w dobrym kierunku, widzowie? Czy ja lecę w dobrym kierunku? Nie, no mam nadzieję, że Katy nic się nie stało. Dobra, jest dobrze, tutaj już poznaję mniej więcej te tutaj tereny. Jest, dolatujemy do Katy. I jest od razu jakaś ten, jakaś dziwna budowla. Dobra, mamy jakąś dziwną budowlę. To na pewno Nubek budował, oczywiście są kraty. Dobra, sprawdźmy, czemu to jest tak pusto? Po co on to budował, jak to jest tak pusto? Dobra, tutaj jest jakieś zejście. Halo? Słyszy mnie ktoś? Ktoś? Nie no, tutaj chyba nikogo nie ma. W sensie, no nie no, nie chcę tam za bardzo. No musimy tam zejść, musimy uratować Katy. Musimy uratować Katy! Katy, nadchodzę! Tylko teraz gdzie ona jest? No, dobra, schodzę tu. Jest to trochę creepy, muszę wam przyznać, widzowie. Okej, to prowadzi gdzieś tutaj dalej. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest tylko jakaś pułapka. Właściwie to nie jest podpisane, więc kto wie, czy to czasem Nubek nie zrobił jakiejś pułapki. Dobrze, dobrze, że mam zbrojkę. Na wszelki wypadek sobie jeszcze to podmienię. No i wezmę sobie mieczyk. O, wezmę sobie mieczyk i idziemy. Okej. Halo? Jest tutaj ktoś? Czy ktoś mnie słyszy? Katy? Katy? Nie ma żadnej odpowiedzi. Dobra, idziemy. Ej, to jest to miejsce! To jest to miejsce, widzowie, w którym... Ej, czemu to jest zabudowane? Halo? Czemu to jest zabudowane? Wcześniej nie było zabudowane. Jesteśmy w miejscu, w którym Katy miała swoją jakąś bazę. Okej, czyli Katy musiała chyba powiedzieć Nubkowi o tej bazie, bo dziwne, że on by się o niej dowiedział tutaj tak samemu, nie? O, wezmę sobie jedzonko. Dobra, zielona wełna, różowy beton. Tutaj nie ma nic podejrzanego. Trzy dirty, no nie wiem, nie ma nic podejrzanego. Ognisko, no i co dalej? Jest tutaj kompletnie pusto. Skończyło się, jakby nie ma żadnego kolejnego śladu. Nie ma żadnej nawet informacji, może gdzieś na górze. Czekajcie, wezmę jedną pochodnię stąd i postawię ją gdzieś na górze, może na górze jest jakaś informacja. Dobra, pyk. Okej, i co dalej? Tutaj detektyw Wojan wkracza do akcji, widzowie. Żeby tutaj mi się udało odkryć, gdzie jest Katy. Tutaj nie ma żadnego śladu, no. Może oni się wybudowali na górę. Nie, to na pewno nie. To do czegoś prowadził ten tutaj tunel. A może tutaj jest jakaś tajna baza? Czekajcie, sprawdźmy. Jeden obraz. Pusto, dobra. Drugi obraz. Dobra. Ej! Let's go! Mamy pełno kwiatów i pełno skrzyń. Dobra, tutaj na pewno zrobił to Nubek. Informacji żadnej nie ma, więc musimy koniecznie te skrzynki wszystkie otworzyć. Więc ja sobie je tutaj przygotuję już, żeby łatwo było je dorwać. Okej, no i patrzymy. Dobra, dirt. Pierwsze co? To dirt. Drugie dirt. Trzecie dirt. No co jest grane? Sam dirt. To na pewno... O, tutaj nie ma dirta. Na pewno Nubek to zostawił. Okej, nic nie ma. Mamy książkę kolejną. Pewnie Katy zostawiła. Dobra, czytamy ją.
Tojtek, tutaj Nubek. Nubek, dzbanie, gdzie ty jesteś? Oddawaj Kati. Ja ziablałem Kati na wakacje. Nie martw się. No co za bambus. Kati już nie wlacia na Wojanowice, bo jej się podobają wakacje. Nie, no na pewno kłamie, na pewno kłamie. Kati na pewno chce wrócić na Wojanowice, ale ty jej zakazujesz, Nubku, ty. Gdzie ty, gdzie wy jesteście? Zostawiam ci trochę dilta, żeby ci nie było smutno, papa, ho, ho, ho. No i co, to tyle? To tyle, nie ma żadnej kolejnej strony. No co jest, to jest taki ślepy zaułek, tutaj nie ma żadnej kolejnej informacji. Dobra, czekaj, jeszcze sprawdzimy inne skrzynki, co nie, bo to aż trudno mi w to uwierzyć, że tutaj nie ma żadnej informacji. No nie ma. No Nubek, gdzieś ty zabrał Kati, no, na jakie wakacje, gdzie oni mogli polecieć na wakacje? Musi być jeszcze jakiś ślad, dobra, rozwalam ten obraz, rozwalam to. Nie no, nie ma tutaj nic. Dobra, powiem wam tak, nie mam już kompletnie pojęcia, gdzie może być jakiś kolejny ślad. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to skoro wychodzili na wakacje, to musieli wychodzić tą stroną tutaj, tędy. Więc spróbujmy tędy wyjść i zobaczymy, czy będzie jakiś ślad, co nie? Oby jakiś ślad był. Dobra, pyk, muszę teraz tutaj... Oj, się ciemno zrobiło, ale zaraz się wybudujemy. Zaraz się wybudujemy. Już prawie jesteśmy, widzowie, już prawie widać. Musi być jakiś kolejny znak, bo nie możemy tak zakończyć odcinka bez informacji, co dalej mamy robić. Dobra, tutaj... Tutaj nic nie ma w sumie. No i co ja mam zrobić? Dobra. No nie wiem, liczę na jakąś odpowiedź od Kati albo cokolwiek. Nadal jestem sam na serwerze. Oni poszli sobie na jakieś wakacje. Ale ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie to może być. Jeżeli cokolwiek wiecie, widzowie, dawajcie znać dole w komentarzach. Czekam na wasze komentarze, na wasze info. Subskrybujcie kanał i jak tylko się czegoś dowiecie, to od razu piszcie. A ja postaram się reagować jak najszybciej tylko mogę. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Kati się odnajdzie, a jak już się odnajdzie, to Nubek normalnie wylatuje z Wojanowic w trybie now. Wylatuje ten gość i nie ma opcji, że powrotu. Koniec Nubka na Wojanowicach. Elo!